Ale czy na przykład takie komentarze albo artykuły? Ostatnio nawet, wiesz co, wczoraj czy przedwczoraj ktoś wykupił boty na mojego Instagrama. Bardzo nieprzychylne, powtarzające się bardzo szybko komentarze. No i to jest gdzieś takie, no... No nie jest to miłe, nie? Nie jest to fajne. Jakby myślę, że nikomu nie byłoby miło, gdyby coś takiego zobaczył. No właśnie, zastanawiam się, czy to na przykład takie sytuacje są dla ciebie demotywujące, czy po prostu patrzysz na to, zastanawiasz się po co i idziesz dalej. Właśnie tak jak tą drugą opcję powiedziałaś, patrzę na to, mówię po co i życzę tej osobie tak naprawdę szczęścia, bo ktoś, kto to robi, to musi być nieszczęśliwym człowiekiem. To jest moja opinia, bo ja po prostu nikim nie mówię źle. Bo jestem szczęśliwa i mam ogromne wsparcie, jeśli chodzi o mojego męża, o moich najbliższych przyjaciół, rodzinę i super. Jakby w pracy jestem, w pracy przychodzę do domu, odkładam telefon i jestem naprawdę szczęśliwa sama ze sobą, z moją rodziną. I może niektórym to pasuje, a może niektórym nie, ale przyznam ci się, że nigdy nie spodziewałabym się, że tak się obróci moje życie, że ja będę dzisiaj taka szczęśliwa, bo ja zawsze byłam samotna, bo bardzo dużo podróżowałam ze względu na modeling, który też mnie gdzieś tam czeka po programie, no jakby na nowy rok na pewno wyruszam dalej. Okej, a jak na przykład się poczułaś, bo dzisiaj pojawił się taki nagłówek, że to właśnie Roger kupił w ogóle twoją karierę. Tak, dokładnie, widzę, że czytałaś, jesteś na bieżąco. Tak, ja jestem zawsze na bieżąco, bo ja czytam takie rzeczy, ale no... Ja nie wiem, czy jest nawet sens to komentować, może skomentuję tak. Roger jest moim mężem od kilku miesięcy, znamy się nie dłużej niż 2 lata, a ja swoją karierę buduję od 8 lat i kropka.